Kilka minut przed godziną 5 rano strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze w ogrodzie zoologicznym Zoo Safari Borysewie nieopodal Podębic. Ogień pojawił się gwałtownie na jednym z drewnianych budynków. Kiedy przybyli tam strażacy, cały budynek był objęty pożarem. Spłonął właśnie tutaj budynek, jak widzimy, jeden z budynków kompleksu w zespole domów tutaj na wyspach i w nich to, co największą tragedią, spłonęły mandryle nasze, to są dwie grupy połączone, 7 osobników, które latami żeśmy tutaj kompletowali, żeby powstała taka rodzina i żeby dalej to rozmnażać, bo to zaginiony gatunek. Obok w budynku też były papużki i tam było 40 papużek, także to też wszystko nam zginęło w tym pożarze. No, te mandryle to są bardzo rzadkim gatunkiem i zresztą uwielbiałem i tego samca Morica, co tu był, i to wszystko w niwecz poszło. Tutaj też współczuję moim pracownicom, które są opiekunkami, bo też to bardzo przeżywają, i moi pracownicy też im współczuję, wyrazy im współczucia wyrażam, ale no też myślę o tym, jak to odbudować, żeby na nowo funkcjonował ogród, bo dobrze, że to jest część ogrodu tylko, jedna z wysp, że reszta ogrodu funkcjonuje, bo jest rozległy 26 hektarów i całe szczęście, że tak odległe od siebie są te budynki, bo by była tragedia, jakby to był jeden ogromny jakiś duży budynek. Mimo sprawnej akcji 5 zastępów Straży Pożarnej spłonął budynek dla zwierząt przy moście prowadzącym na wyspę w tak zwanym świecie wodnym. Wewnątrz znajdowały się papugi i małpy. Niestety nie udało się uratować. Zginęło 20 papug i 7 małp. Mandryle generalnie są gatunkiem narażonym na wyginięcie i to jest zwierzę, które jest no tu ściśle jakby ten, nie wiem, no zakup i te wszystkie, to bardzo ciężko pozyskać takie zwierzęta. My mieliśmy piękną grupę hodowlaną, dopiero co właśnie w zeszłym roku nową krew wprowadziliśmy, nowego samca, i tutaj no, mieliśmy nadzieję po prostu ten gatunek rozmnażać dalej i ten, no, no, tą populację powiększać. Tak? Z żywiołem walczyło 5 zastępów Zawodowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej zwarcie instalacji elektrycznej.